Tak się składa, że mamy trochę czasu, zanim będziemy mogli się udać na spoczynek. Chociaż nie wiem, czy od 18 nie mogę się udać na spoczynek. Muszę to zbadać, bo z jakiegoś powodu kapitan Dobrodziejów nie miał ochoty na spoczynek. I nadal nie ma, więc trudno. Więc my po prostu wsiądziemy sobie w nasze służbowe auto, pojedziemy trochę pozwiedzać. To będzie idealny moment, żeby trochę się zrelaksować po tych wszystkich ciężkich dniach, wydarzeniach, które mieliśmy na naszych barkach, na naszej głowie. A jak ktoś ogląda odcinek na YouTube... Jak ludzie czekają? Nie ma nikogo, co pan gada? Przecież nie ma nikogo. Zobacz. No pana, tu nikogo nie ma, to co ja mam tu? Co to gada normalnie, że co nie mogę? No, ale mówiłem, że jak ktoś ogląda na YouTubie, to jak najbardziej łapeczka w górę, mile widziana pod tym odcinkiem. Subskrypcja też, jak najbardziej, wbijajcie na strumyki, G2A, gry, klawiatury, peryferia, wszystko, promocje. Wszystko znajdziecie w opisie, jak najbardziej. No. Co ja mam tu zrobić, ty? Może coś się zbugowało? Gdzie są ci ludzie? Nie wiem, czy nie będziemy musieli wczytać dnia. Odnuj, powtórz dzień? Mogę powtórzyć dzień. Nie, chyba zawsze dzień się zaczyna od tych kontroli, a robiliśmy kontrolę, no nie? Więc chyba żadnego progresu nie stracę. No nic. Zrobimy sobie powtórz dzień. O, ale nie mam tego. Kurde, tego upgrade'a. Kurde, ten sam to jest chyba, nie? Chyba ci sami. Epinaltaj, no, tu się nie zgadza. Ciężko tu będziecie wpuścić, generalnie rzecz biorąc. 4, 5, 6, 6 bagaży, ale wszystko inne się nie zgadza, więc ja ci to po prostu oddaję te dokumenty i odrzucam. Ok. Następny. Szybko, szybko, bo nie mam czasu. A chłop jest inny, co ostatnio był inny chłop z ogórkami. I to jest Kagestamo na pewno, pieczątka. Nie, ten chłop jest spoko. Ten chłop jest spoko, od razu go ten wpuszczamy. Łysy, dawaj dokumenty. Ale masz normalnie tą panterkę tutaj obitą na tym. Nie, wszystko jest git, nie przewozi nic, więc możemy go puścić, mimo że jest RK, nie? Bo to tutaj tylko ten Glade Królewski to jest w sprawie... Witam. Co pan tutaj wiezie za towary? 7 bagaży, tak? Co pan? Tu jest 5, tu jest pan tutaj już zadeklarował tylko 6. Panie, raport, list przewozowy, od razu. O, Jeryk, ja to też pan nic nie wiezie. Ale chłop nic nie ma, dobra. Pakuj pana tutaj. Dobra, panie, dokumenty oddaję, ale pan oczywiście nie wjeżdża. No, koniec pracy. Możesz już odpocząć i to mi się podoba. To jest, od razu sobie tą drugi raz tą chałupę ulepszę, bo powtarzaliśmy dzień. Cyk. Kusi, żeby tego... Żeby maksimowo ulepszyć. Zobacz, jak będzie wyglądał, jak normalnie desantowiec. 350 dolarów. 200 dolarów nam zostanie. Cholera, to dużo chyba, nie? Bo ile my mamy tam kosztów takich łącznych? Nie wiem, dobra, będziemy się tam przejmować. Dawaj, maksimum ulepszony. A za 500? Jaki komandos, ty! Normalnie, chłop w tym. Chłop w ratniku będzie biegał. Nie, no Maksimow, klasa sama w sobie. Teraz to wyglądasz. Aż nie mogę doczekać, aż nas zaatakują, żebyś wyjął tą broń maszynową. Dobra, pojedziemy pozwiedzać. Jakieś ruiny albo co? Pewnie nas napadną jakieś łachmyty, ale ich stracę. Jak nas napadną, to muszę pamiętać, żeby się nie chować za autem, bo to się zawsze źle kończy. To jest ruina? Nie. Ta, to jest ruina. Coś czuję, że tutaj znajdziemy jakieś bogactwo. Czy ja mam łopatę przy sobie? Mam. Pytanie jest, czy ja tutaj coś mogę rozwalać, lutować. A tu? To wygląda jakby tutaj łopatą, nie? Nie, jednak nie. No nic nie ma. Tu? Ale ty, jaki menel se zrobił. Elegancko pod daszkiem materac z obstranymi szmatami. Ładnie, luksusowo. A tu? Ooooo! Akta KGB! Ciekawe, ciekawe. Zawijamy stąd. Akta KGB znaleźliśmy, starczy. Dawaj tego malczana. Zobaczymy, czy damy radę go dogonić. Z palcem w dupie. To jakiś kurde kierowca. Baba chyba za kierownicą, ta. O Jezus! Wszystko pod kontrolą. Na spokojnie. Wracamy do tego, trzeba się przespać i zabrać do roboty. Potrzebujemy pieniędzy, żeby nasza placówka zarabiała. Dobra, wreszcie do spania. Dzień 8. Poprawne kontrole. O kurwa, jakie koszty mamy, ty, daj spokój. Dzisiejszy bilans minus 475. A, bo ulepszenia, zobacz ile wydaliśmy, to dlatego. Ale poprawne kontrole 5620 dolarów i to jest życie. To jest życie. Czemu w nocy? Ważny telefon! Oj, coś czuję, że tutaj będzie się działo. Tak, słucham. Komandir, luskomnie fundre ili Gavrilov hytrak. W sklepie u Vlada jest zdrajca. Dobra, musimy śledzić jakiegoś chłopa, który jest zdrajcą. Jest w tej chwili w sklepie u Vlada. Mamy prywatny samochód, nam nawet dali. Zobacz, czarną tą, ładę. O kurde, ale fura. Jakie zegary, jaka kierownica. To jest życie, jak to się odpala. Dobra, sklep u Vlada. Sklep u Vlada to chyba tędy najlepiej, co? Uwaga, tutaj zapierdalam. Kurwa, taki musi się smuga takiego kurzu za mną ciągnąć. Dobra, tu staniemy. Nic nie będzie podejrzewał. Zgasimy światła. Dobra, lecimy za nim. Kurde, ale klimacik, co? Cel jest za daleko! Przyspiesz!
Kurde, misja jak nie wiem. Klimacik jak w oryginalnej mafii. Chłop? Kurwa, bo chłop tutaj... bo chłop podejrzliwy się robi! Ło! Kurde, chłop turbo podejrzliwy się zrobił, bo tutaj był taki zakręt. A tu gdzieś chyba, nie? Kurwa, zgubię go teraz. A jest tu! Jest tu! O! Na pewno nas nie zauważy. Coś zostawił pod drzewem. Jesteśmy na mapie? Tutaj. Między tartakiem a bazą. Lampę wyjął, co on robi? O nie! Zagapiłem się! Matko jedyna, tak się zagapiłem, że po prostu... Za bardzo się w klimat wczułem. Tak się wczułem w klimat, że nie zauważyłem, że ten, za daleko jestem, nie? Tudum, 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 turum, turududum, turum, 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 turududum. Chłopiec podejrzliwy, chłopiec jest bardzo podejrzliwy. Chyba się zbliżamy do obozu bandytów. Kurde, chatka jak w The Forest. Zostawił lampę. Co, wchodzi do środka? O, zdecydowanie wchodzi do środka. Strzelaj za daleko, szybko. Skonfrontuj się z Gawrilowym. Stój, bandyto! Waryszu, szoda. Proszę, wadlo, a manę meno aćmiru. O, mam cię. I co teraz? I co teraz? Łapy, łapy i do zera cię golimy. Najedź, wy madre szoristo tajet. Ać nie dwasz, ale prawda. Jakiej prawdy niby? To Akarow bydlok, zbawić wszem. Kno madre swobody, ać demokracji. Opoznaj wodzu Michail Garin, alma umratu. To jego madre patruć. Он создал кровавофиста. Он и дуро всем это стопа или криминал за братство. Ага. Вы, возможно, подшедать коммуни Регулков. Или пристать нас. А до рату бадули ородни. О, курде, але выбор. Можем долучить до ребелиантов, которые walczą с коммунистами, albo trzymać dalej z коммунистами. Kurde, no z jednej strony miałem być takim typowym służbistą, ale z drugiej strony jebać te czerwone ścierwa. Ciężka decyzja, ciężka decyzja. Aresztować oznacza przysłużyć się krajowi i partii rządzącej. Wypuścić oznacza działalność podwójnego agenta. Z jednej strony pracującego w szeregach komunistów, ale też działającego na ich szkodę. Wydaje mi się, że jak go wypuścimy, to będą większe emocje. Bo będziemy cały czas obsrani, że nas kurde namierzą i ześlą do łagru. Tak zrobimy. A ja znaję cię, to wycnego duraż. Zdrawla, ać Akary swobody. I się wody napijemy. Niech żyje wolny tam Afganistan, znaczy Arkanistan. Będąc świadomy konsekwencji, jakie grożą zdrajcy, postanawiasz pomóc mu w ucieczce. Po godzinie jazdy przez pustkowia docieracie do opuszczonej kopalni, której tunele prowadzą daleko poza granicę Akaristanu. Komisarz jest wściekły na wieść o porażce, którą tłumaczysz awarią radiowozu. O proszę. Ale $400 nam zapłacili. Kurde, takie porażki to ja mogę ponosić. A jak jeden mały błąd popełnię na granicy, to od razu $200 tracę. Kurde, mam nadzieję, że to nie była podpucha, nie? Żeby nas zaraz znowu nie wpierdzielili do więzienia jak tego poprzednika naszego. Dobra, chyba trzeba iść spać, tak mi się wydaje. I lecimy. Gotowy na kolejny dzień pracy? A pytasz się, czy niedźwiedź stara w lesie? Oczywiście, że jestem gotowy. I gdzie jest ten czerwony samochód? Dawać do razu następnych frajerów. Mogliby nas napaść tutaj. Chciałbym zobaczyć Maksymowa w akcji, jak strzela z broni maszynowej. Jakaś trzoda chlewna chyba przyjechała. Co ty tu wieziesz, chłopie? Powiedz mi. A węgiel! Ze Śląska chyba. Węgiel jest wieziony. Czy ja mogę ten węgiel skonfiskować? Nie, nie mogę. Maksymow powiedział, że nie będzie tego załadowywać i ładowywać z powrotem. Moja rodzina jest w niebezpieczeństwie. Muszę pokonać ten kurs, aby spłacić zaciągnięty dług. Błagam, wpuść mnie. E6NR. Cholera. No nie mogę cię wpuścić, bo ty węgiel wieziesz. A absolutnie za jakikolwiek zakaz towarów jest obowiązujący w tej chwili. Rodzina zadłużona. Co on mi tutaj pierdoli? Skąd on w ogóle wie, że go nie wpuszczę? Generalnie rzecz biorąc, no to regulacje, nie? Tak mi się wydaje. A powiedz mi, coś przemycasz może? Może coś masz na sumieniu swoim, co? Dobra, słuchaj, nie obchodzi mnie to. Mam ważniejsze sprawy na głowie, jak chociażby rewolucja i inne takie. Więc nie wpuszczę cię. Czerwone auto. Czerwone auto. Maksimow, szykuj się. Zaraz zobaczymy, Inros. Pralka, stracz, jest lodówka. To wszystko mamy, to się zgadza. Walenty Borysow. Czekaj, czekaj, ważny dom. Wrzesień, styczeń. O, no właśnie. No i tu cię mam, koleżko. Tu cię mam. A lodówka? Matko jedyna. O, obarna robota. Matko bosko.
Ja cię kręca, ale kryminalistę żeśmy złapali. To on! Ładować go do aresztu. Barasto, cipka. No i cóż to aresztowanie? I co, pajacu? Po robocie. Chcę tutaj raz poczekasz kilka dni. No i to był on. Słynny czerwony samochód, na który polowaliśmy tyle dni i tyle nocy. Inspekcja zakończona, $70 na plus. Bardzo dobrze. Następny. Chłop normalnie nieskazitelny jak łza. Aż podejrzane. Dostępna interwencja. Gotowy na akcję? Jaka interwencja? Nagroda. Dotrzyj na miejsce przed upływem czasu. Pomóż swojemu oddziałowi wyeliminować zagrożenie. Akceptuję to. Dobra. Gościu, oddaję dokumenty. Zatwierdzony. Leć. Mam jakąś grubą akcję. Nasi potrzebują wsparcia. Szybko. Rasputin, ładuj się do tej lodówy. Kurde, za $800 to ja tam każdego rozpierdolę. Nie mam problemu. $800 to cały majątek. Z drogi, pajace! Kurde, to chyba daleko jest, no ale lecę, ile mi fabryka dała. Dawaj ich, kurde, oni wszyscy mają te bronie takie grube, a ja jestem pistolecikiem. Oho, dobra. Czaj, do lewej, puszuję do lewej. Kurwa, ci jak prują, co się dzieje? Zgaszony. Ten mnie puszuje! Puszuje mnie! Zgaszony. Ten coś kuloodporny, małeb. Zgaszony. Kurwa, ten jest jakiś... Zgaszony. Oooo! Uff! Jebani granatu używają. Co jest grane? Zgaszony. Dwóch jeszcze. Tam jeden puszuje przez las. Zgaszony. Jeszcze jeden tam cwaniak. Kurde, jak świgają granatami, co jest grane? Tam jeszcze... Chłop, jak się zgiął, jaki ragdoll w ogóle. $800 za to, ale będą upgrade'y, nie mogę się doczekać. Kurde, ale dobre tu, no, dobre te bitki tutaj. Niby takie ten, drewniana gierka, ale bardzo przyjemnie się strzela z tymi chłopami. Kurde, papierosek po akcji, no, to jest życie. Pewnie, że tak. A, syreny już możemy włączyć. No i lecimy. Kurde, $1900, ale zaraz se poupgrade'uję. Chociaż może, kurde, może karabin maszynowy bym sobie kupił, albo co? To jest taka opcja, tak mi się wydaje. O, kurwa. Myślałem, że chłop zjedzie, a chłop w tego, w kurczaka się ze mną bawił. I to ja stchórzyłem. Co możemy, tak, mamy tak, radiowozy nowe. Możemy ulepszyć tego jelcza. Tutaj w sumie. Najgorsze jest to, że to podwójnie się zwiększają koszta wtedy, nie? Nie, no czekaj, bo jak ulepszę Azara, to on będzie tak samo szybko jeździł, jak ta fura, nie? Ta. No to nie, no to chyba lepiej tego Azara ulepszyć, mi się wydaje. Ta, tego Azara sobie chyba. Pewnie, że tak. O, no i to jest fura, teraz tym będziemy jeździć. I to jest maksymalne ulepszenie, nie można bardziej ulepszyć? Czyli następną, to możemy kupić tą furę, nie? Wyścigową. A jeszcze magazyn tutaj mamy do ulepszenia. O, cie panie. Większe więzienie. No i też chciałbym jakiś maszynowy, przecież jak oni tam pruli z tych maszynówek, jak byliśmy na tej akcji. Nie no, elegancko wygląda teraz, kurde. No, widać, że dotacje z Unii doszły. Bajeczka, to mi się podoba. Odpocznę sobie. Oj, to jest życie. Zobacz, jak dzień na plus. Nie no, takie misje to ja mogę robić bez problemu. $800 za zastrzelenie kilku zbójów. Przemytnicy, ta? Zawód! Lista zawodów niepotrzebnych. Nowa ustawa o obowiązku pracy wprowadza regulacje dotyczące wstępu do kraju. Każdy przyjezdny, który udaje się do pracy, musi posiadać ważną kartę zatrudnienia. Ponadto zabrania się wstępu osobom o następujących profesjach. Artysta, nauczyciel, dziennikarz. Typowa komuna. Artystów, nauczycieli, dziennikarzy nienawidzimy, nie wpuszczamy do nas. Nie ma takiej opcji. Kontrola techniczna. W ramach wprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny Badania Ruchu Granicznego funkcjonariusze Straży Granicznej zobligowani są do sprawdzenia stanu technicznego pojazdów. Należy jednak pamiętać, że zły stan techniczny auta nie jest powodem do odmowy wjazdu. Rozumiem. Aha. Kolejne konkretne informacje o kolejnym przemytniku z RK, znowu jakiś łapserdak. Jakiś chłop 46 lat, polujemy na chłopa 46 lat. I końcówka rejestracji BLJ. No już, no kurwa, no co się czepiasz, komisarzu, no czytałem te. No i nic się nie dzieje. A tu? Kurwa, też nic. Jaka tam była końcówka rejestracji? BLJ. No nie, też nie. Chłop jest czysty jak łza. Gdzie jest Maksimow? Maksimow tam szcza w krzakach. No dobra, niech będzie. O ty kurwa. Nie zgadza się. Dzień dobry. Artysta do tego jeszcze, ta? Jeszcze mi powiedz, że do pracy. Ha! Proszę cię. Człowieku, regulacje wjazdowe. Tutaj zaznaczam. Zdjęcie się zgadza. Może i numer paszportu też może się zgadzać, ale... A obejdźmy te twoje autko tutaj jeszcze. Nie no, auto w idealnym stanie. Widać, że świeżo z salonu wyjechało. Karty pracy nie ma ważnej? Ważne do 19 lutych. Rzeczywiście.
Zdjęcie, list przewozowy, numer paszportu. Dobra, nie wpuszczamy go, no daj spokój. Odrzucony. Do widzenia. Dużo coś tych bagaży, coś kurwa, dużo tych bagaży masz ze sobą, dziadek. Kaszkieciarzu zapierdolony, zaraz normalnie cię tutaj. Zaraz tu wszystko sprawdzimy. Dawaj, Maksimow, dawaj wszystko na wyciąg. Zaraz tu będziemy skanować. Bagaż jest okej. No ale zerkej, no to chłopie, no jak ja mam cię wpuścić? Jak ja tu mam regulacje? No ja mam przepisy do przestrzegania. Edil, chyba debil bardziej. Człowieku, ty nie wiesz, że tutaj no nie ma opcji na wjazd? Ja go po prostu je wpuszczę i tyle. Odmowa. Moherowy berecie, hop. Kurwa, bo... What? O kurwa. Bo się zmienił list przewozowy. Teraz chodzi o chłopów z Akaristanu. A, że mam ambara spierdolną. Kurde, tak to jest, jak się nie doczytuje do końca. Pana, nieważne przepisy. No nic, trudno. No nic, no nieważne. Czyli no, generalnie mogę już walizki wwozić. Maksimow, szykuj się. Mamy tutaj gagatka podejrzanego. Oho! Dobra, wszystko jasne. Maksimow, zachowaj spokój. Mamy go, rozumiesz? Tylko go przeciągniemy trochę na czas. Zachowuj się tak, jak gdyby nigdy nic. Mydło razy trzy. Tak, tak. W sraczu nic nie ma. Tutaj niby wszystko jest w porządku, panie kolego. No, sprawdzimy jeszcze tutaj worek... Kurwa, worek z cementem. To jest? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Nie ma drugiego? Nie schował gdzieś na pace? No to już widzę, że tutaj... No to, to trzeba zaznaczyć. List przewozowy? Nie zgadza się. Na stole obok? A, jest, rzeczywiście. Dobra, zgadza się. A nie ma tu narkotyków? Nie ma. Dobra. To jednak nie, zmieniłem zdanie. Wszystko jest w najlepszym porządku. A, to co to jest? Jesteś aresztowany, gagatku. Myk! Ej, kurde. Będziecie więzieni dzisiaj. Do Alcatraz. Do obozu pracy. Jeszcze tu w oponie coś trzyma. I tutaj! No ładny przemytnik, ładny. Dobra. A tu? Matko bosko. Nic tutaj mi nie ucieknie. Nic a nic. Bez paliwa jechał i ino miał broń schowaną w baku. To chyba elektryczny jest ten kamas, czy co to jest w ogóle. Oho! Opony? Dwie opony pierdolnięte. Do raportu już idzie. Szyba? Wybita. Jedna wybita szyba. Tylnie światło? Wybite. Kurwa, zobacz, jebany kurczaka w bagażu. Maksimow, mamy tutaj sytuację. Kurczak, bagaż, mydło. O, do pracy. A jaki zawód wykonywany? Dziennikarz. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Takich to my nie chcemy, oni propagandę będą w imię naszego wielmożnego, władającego komisarza. Jakąś propagandę normalnie, jadowitą, rozsiewać. Jak to mówią, komu w drogę, temu narty. Załaduj panu towary i niestety, ale wstępu brak. On jeszcze zderzaka nie ma z przodu. On jeszcze nie ma zderzaka z przodu, kurwa niewiarygodne, brak zderzaków, jeden. Odrzucam tutaj pana. Nara. Dziennikarzom mówimy nie. Data ważności. No co pan, paszport, kurwa, dwa miesiące, nieważny. Ja nie wiem, co ci ludzie, ja nie wiem, co oni myślą. Nie ma opcji, paszport nieważny, tylko że on jest z tego, ty. Ale jak on jest od nas, Akaristanu, no to i tak go chyba musimy wpuścić, nie? Jak ma nieważny paszport, bo gdzie on pojedzie? Kurwa, przejebane dylematy. Co ja mam z tą zrobić, dziadzia, co? Jakżeś, kurwa, na nieważnym wyjechał, to teraz się głów, jak wjechać na równie nieważnym paszporcie, bo nie na mojej służbie. No i pasuje robota, pieniądze zgarnięte. I koniec pracy. Ty, ale jak koniec pracy, to mnie kusi. Bardzo mnie kusi, żeby sobie chałupę ulepszyć. No za 1300, 200 dolarów nam zostanie. Nie wiem, czy to te 200 dolarów to będzie wystarczająco, żeby utrzymać tą ruderę. Powiem szczerze. Jakie mam te koszta dzienne? Mam tu napisane gdzieś? 210. To nam zabraknie. Ty, jakaś gazeta. Co my tutaj mamy? Praca dla każdego. Przeprosiny królowej. Podczas wczorajszej wizyty delegacji z Królestwa RK, królowa Kejlana osobiście przeprosiła Igora Akarowa za ostatni incydent. Rząd w swojej dobroci postanowił znieść embargo na towary z królestwa. Stojąc na straży moralności młodego pokolenia, decyzją partii wprowadzony zostaje powszechny obowiązek pracy. Każdemu obywatelowi zostanie przydzielony zawód, który pozwoli mu żyć godnie i w dodatku jednocześnie w związku z brakiem zapotrzebowania na niektóre profesje ustanowiono listę zawodów nieprzydatnych, która będzie regulować poziom zatrudnienia w niektórych gałęziach gospodarki. I bardzo dobrze, kurde. I bardzo dobrze. Idę spać, bo to ciężki dzień był. Dzisiejszy bilans? No na plus, no ale no nic nie ulepszałem. Spokojnie, jutro myślę, że sobie to ogarniemy. Będzie chałupa zrobiona, wszystko będzie zrobione. Ajajajajaj, nie mogę się doczekać normalnie. Ucieczka z więzienia, powinieneś pomyśleć o zatrudnieniu z... Co? Kurwa mać! Kto pilnował? Maksimow! Maksimow, kto nocną wartę robił?
Ty kurwa, w tej ciciówce znowu konia walisz? Co jest z tobą? No nie, no nie wytrzymie po prostu. Dwóch ludzi nam spierdoliło, to jest $200. No i co, Maksimow, masz coś do powiedzenia? Stoisz jak taka pizda, bo żyć znowu pewnie szlugi jarał tam przy lasku, zamiast pilnować. Kurwica, no nie wytrzymie. O, listy dostałem. Zawalenie kopalni. Co najmniej 5 górników zaginęło w wyniku zawalenia się nad ranem podziemnego tunelu w kopalni węgla. Kamiennego bryłka. Ekipy ratunkowe usiłują wydostać 12 zasypanych osób. Dodatkowo na pomoc poszkodowanym ruszyło ponad 1000 mieszkańców okolicznych wiosek. Na ten moment nieznane są dokładne przyczyny tragedii. To strażnikiem kurwa był. Dobra, dawaj, już miejmy to za sobą. Miejmy ten dzień za sobą. Może przynajmniej chałupę senową wybuduję, bo z wami to kurwa normalnie w was inwestować to nie ma co, Maksimow. I memejo jedna. Matej Orlow. No wszystko się zgadza, jest czysty jak łza. Wręcz bym powiedział za czysty. Nawet samochód jest w idealnym stanie. Co jest? Dobra, pasuje robota. Misja interwencja. $400. Jeden z więźniów właśnie wydostał się z obozu pracy i ucieka skradzionym autem. Czy możesz nam go zatrzymać? Sprawdź mapę i zlokalizuj pojazd uciekiniera. Zatrzymaj uciekiniera za pomocą wszelkich środków. Kurwa, lecymy. Maksimow, przejmę obowiązki. Ja mam ważne rzeczy do zrobienia. Dobra, nara. Ta, odpalaj mnie tu. Mamy teraz tuningowaną furę, więc myślę, że elegancko tam zaraz dotrzemy do chłopa. Zatrzymaj zbiega! Za wszelką cenę! Gdzie on jest, kurwa? Manner w pit będzie zaraz robiony. Ja wam pokażę, jak to się robi. Kurwa, nie giną. Czekaj. Kurwa, bandyto! Bandyto! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się, bandyto! Stój! Kurwa, wysiadaj z auta, ręce podniesione, bo ci łeb rozjebę! Już dopierdla. I tak to się robi, kurwa. Z taką skutecznością to rozumiecie, co kurwa, to nie ma zmiłuj. Auto porzucamy, bo przyjadą chłopaki, to zabiorą. O kurwa! Matko jedyna! O! Bandyci! Ale was rozpierdolę teraz, ale mnie wkurwiliście. Śpi? Kurde, aż mi się kamera normalnie włączy. No nie! Kurwa! Nie mam czasu! Matko święta! Rasputin, będziesz musiał furę trochę naprawić. Nie pytaj, co się stało. Gruba akcja. Witam. Szyba wybita. Opona sflaczała. Dziennikarz. Do roboty. A, chłopie. Do roboty to ty nie pojedziesz, to jest pewne. Dobra, wydaje mi się, że... I tak cię nie wpuszczę. Mam nadzieję, że nie jesteś przemytnikiem, gościu, generalnie. Ale odmowa oczywiście, nie? Ty! Mulaev Musaev. Co on tu kurwa odpierdala? Worek z nawozem 6, a tu jest, że 8. Co pan tutaj kurde kombinuje? O, ja panu tutaj wlepiam do raportu, że lista przewozowa się nie zgadza. Odmowa. A zresztą śpieszy mi się. Dostałeś awans! Hell yeah! Więcej pieniędzy za kontrolę. O, to jest ostatni dzisiaj, ta? Pokaż no to. Maksimow? Czekuj, Maksimow, kończ tą fajkę i szykuj się. Bardzo ciekawe, co pan tutaj opowiada. Oho! O właśnie, tak coś czułem, że kurde coś tutaj znajdziemy. Tak coś czułem, że będzie hak na jego mościa. Dokumenty dawaj szybko. A tu DC, zobacz tu. Numer paszportu, brak zgodności, proszę bardzo. Ważne data urodzenia. No właśnie, kurwa i mam cię. I mam cię, jak gówno w przerębel wpadłeś, rozumiesz? Idziesz do pierdla. Pasuje robot. Ty! A gdzie ten... A ten baran cały czas w tym? W furze siedzi? Ten co go schwytałem? Czy jego tam gdzieś teleportowało gdzie indziej? Ten co cały dzień. Jak jest? Do więzienia, wypad. Będzie trzeba ich przewieźć, bo później będą uciekać, nie? O kurwa. O proszę. Dobra. Wieziemy ich, Ino. Nowik, pilnuj tutaj interesu. Ja chłopaków biorę i do obozu pracy, do łagru zawozimy. Bo oni nie będą mi uciekać, nie ma czegoś takiego. Drzwi zamykamy, radyjko jakieś fajne sobie odpalimy, żeby muzyka nam grała. I lecimy. La 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 la. Z drogi, kurwa, bo jadę, nie widać. O, chyba ty. Kurwa, mać. Nie mam czasu. No siemano towarzyszu, siemano, witam. Mam tutaj dwóch gagatków dla ciebie. Proszę bardzo. $325, to chyba kurde takie silne sztuki. Co dużo potrafię węgla czy innego kamienia. Otwierać, witam. Siemasz byku. Też $300, grubo. $3000 na naszym koncie. Bajeczka, to mi się podoba. A kurwa.
O kurwa, ale... ale pierdolło. Tak mówię, coś tak... coś jasno w tym samochodzie było. Coś tak podejrzanie jasno było w tym samochodzie. Co, jeszcze raz muszę ich wieźć, ta? Matko bosko. No to zawieziemy, no zawieziemy, no. Co zrobisz? O, jak ktoś ogląda odcinek na YouTubie, to koniecznie łapeczka w górę za tą epicką eksplozję. Tak mi się wydaje, no.